We know it's a difficult game because we play there. It's never easy to win here, but we come with a lot of confidence because we win the first game. So we come here with a lot of confidence and we want to play a good game and try to take some point and the victory. Ostatni raz, jak tutaj byłem, to zdobywaliśmy mistrzostwo polskie, także fajnie jest wrócić. No, tak naprawdę czeka nas ciężki przebój, bo jednak Resovia u siebie gra naprawdę super spotkanie i jutro będzie naprawdę mega ciężki mecz. Już jestem w pełni zdrowy i patrzymy w przyszłość. Dla nas ten mecz jest jak każdy inny ligowy. Są trzy punkty do zgarnięcia i jeżeli wygramy, będzie świetnie. Jak przegramy, to też nic się nie dzieje, bo tych kolejek do końca jest naprawdę jeszcze sporo. Do każdego meczu podchodzę tak samo, ale wiadomo, ostatnio grałem tutaj i bardzo dobrze wspominam ten klub, także cieszę się, że już tak szybko tutaj wróciłem. I czekam na ten mecz. Ciekawość. Też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Wewnętrznie czekaliśmy na ten mecz, na tę wielką trójkę teraz, bo mamy przed sobą oprócz Rzeszowa jeszcze Gdańsk i Iskrę. I pytanie, na jakim jesteśmy poziomie, bo Czarni postawili nam wysoką poprzeczkę i myśmy się z tego, że tak powiem, wyczołgali. Wszyscy czekaliśmy na ten mecz, bo chcemy się sprawdzić, chcemy zobaczyć, jakie jest nasze miejsce w szeregu i tak jak mówię, każdy oczekuje, co się będzie działo jutro. Tu czeka nas, mam nadzieję, dwie godziny wielkiego boju i tak naprawdę nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy już gotowi grać właśnie przez dwie godziny na równym poziomie. Pierwszy dla nas poważniejszy sprawdzian. Sami jesteśmy ciekawi, ale przede wszystkim pozytywnie nastawieni. Mamy, myślę, pozytywną, bardzo fajną atmosferę w zespole i naprawdę czujemy się mocniej. Tak powiem, bardzo chętnie się jutro sprawdzimy i liczymy na to, że wywieziemy stąd punkt. Nie my jesteśmy faworytami, oni są faworytami, ale my przyjechaliśmy tu po zwycięstwo i chcemy zgarnąć jak najwięcej się da. Nie ukrywam, że ostatnio Fabian trochę powygrywał więcej ode mnie, więc bardzo chętnie mu się zrewanżuję. Mam nadzieję, że wygra Zaks. Myślę, że nie skończy się tutaj mecz 3-0. I hope we will win. I hope 3-1 for Zaksa. No mam nadzieję, że Zaksa wygra. Odpowiem tak, jak przed chwilą tłumaczyłem, wygra siatkówka. Stawiam na nas.